Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Dzisiaj oprysk z Kleenexa, neutralna piana, nowa wersja, która mnie niekoniecznie usiadła. Zresztą filmiki były, auto, no, zagruzowane. Troszeczkę go przetrzymałem. Druga opcja, że nie było też możliwości mycia. Kończące się woski, tutaj ta strona się kończy. I z tego względu zostawiam mazy, zresztą jak zawsze zostawiam mazy. Tu powłoka, to wiadomo. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj szybkie powłoki, wszystko będzie. A u mnie jest połowa listopada, więc pogoda bardzo sprzyjająca, jeżeli chodzi o oprysk, z tego względu, że jest w okolicach 8 stopni. Tutaj też polski produkt, który się kończy, który jest fajny, więc raczej powinna długo posiedzieć. No dobra, zaczynamy. 1,5 litra szuwaksu rozrobione. Zawsze za nim wskakuję w ogóle z opryskiem, z czymkolwiek myję felgi, ale dzisiaj wyjątkowo będziemy sprawdzać, jak zbierze aplikacja. Tak czułem, bo kurczę, taka miękka. Zobacz, widzisz? Może być nieźle, zobaczymy. Bardzo miękka aplikacja. Produkt pozwala na super mgłę. Patrz. Wow. A ja tak nakrzyczałem na tę pianę, jak ja to jestem nieszczęśliwy i w ogóle achy i ochy. Jaka to jest tragedia. Mam nadzieję, że z oprysku się sprawdzi. Kurczę, chciałbym. Na zimę byłoby super. Neutral, kurczę, z oprysku. No i szybko się skończy ciśnienie, gdyż ponieważ rozrobione 1,5 litra. Na litr przy tej opryskiwaczu jest super, ale 1,5 litra zdecydowanie jest za mało. Kurczę, film muszę wrzucić dopiero wtedy, jak będzie jazda z dyfuzorem, bo zobaczysz go za szybko, no trudno. Ileż można czekać na te filmy, nie? Będzie oddzielny film z dyfuzorem. Czyli widzisz go szybciej, kurczę, niż zaplanowałem. Życie. A, stoper. Cyk, 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 cyk. Leci. Tamta strona już wiadomo. O, ta strona dojechana. Ta-ra-ra. No powiem ci, że fajna aplikacja z tego względu, że jest taka miękka. Bardzo przyjemnie, kurde, może być nieźle. Zobacz, on się tak fajnie pieni. Naprawdę może być dobry strzał z tą pianą. Kurczę, ktoś mnie tam namawiał, żeby zarzucić właśnie w oprysku. I pompujemy. O, standardowo. I pompa. Lecimy. No powinno, kurde, zebrać. Naprawdę warunki mam mega sprzyjające. Bez wiatru. Lampy też miałeś zobaczyć później. Zobaczysz szybciej. Jak mi nie idzie. Jak pewnej pani w deszcz. Chłodno. Już poszła podwójna skarpeta do buta. Żeby nie było. Stosowne ubranie, gdyż ponieważ powiem ci, jak człowiek się, a zresztą trzeci będę mówił, wiesz jak jest kontakt z wodą przy takiej temperaturze, ogień i dym. Kurczę, za dużo sobie rozrobiłem chyba. No nie, teraz damy ciśnieniem konkretnym. 1,5 litra, jednak super, super wydajna. Nie wszystkie piany się tak pozwalają, słuchaj, aplikować. Nieraz brakuje mi tego 1,5 litra, a tutaj, słuchaj, naprawdę przyjemnie. Jestem miło zaskoczony. Zobacz, jaka fajna mgła. No to pojedziemy jeszcze dach. No i co my tu mamy? A, tu jeszcze nie pojechałem. Poleciałem dookoła auta, a tu nie zrobiłem. Ale by była wtopa. O, no dobra. Fajna mgła, zobacz, takie bąbelki. Kurde,
No, coś czuję, że może być nieźle, naprawdę. Takie mam wrażenie, że zrobi robotę chyba. Miałem sprawdzić kropling tutaj na listwie, bo świeżo położony dressing trudno. Będzie po pierwszym myciu. Życie. No dobra, polatam sobie jeszcze dookoła, słuchaj. Tu zderzaki i inne historie. Niech produkt sobie poleży jak najdłużej. O to nam właśnie chodzi. Czuję, że przy wypłukiwaniu będzie się strasznie pienić, tak? Tak to widzę. Ale mogę się mylić. Moim zdaniem będzie się pienić. I tył. Najgorsze miejsce w tym aucie. Tutaj dyfuzorek. No dobrze, słuchaj, co? Mamy 3 minuty. Jak zarzuciłem, tu jakbym opuścił. Widzę. No, okej. Leży, leży pięknie. No, może być rzeczywiście, że stworzona do oprysku. O, dobra, pozwolę jej poleżeć i widzimy się za, nie wiem, u mnie za 3 minuty, może za 2. Zobaczymy, jak będzie przysychać. Op, wróć, stoper. 7 z czymś, 7:13. 7:15, 7 minut. Słuchaj, no i siedzi. Dobra, stoper wyłączam. Nie ma sensu, żeby katować. Tak jak mówiłem, warunki bardzo sprzyjające, więc tutaj bez dwóch zdań. No będzie siedzieć. No. Tu zaczyna już zjeżdżać i dlatego czas wypukać. Tu odrobinkę zaczyna zjechała. Może nie to, że przysychać, zjechała, bo teraz jest wilgotno i naprawdę warunki ma idealne pod oprysk. Idealne, pod każdą pianę. Takich warunków właśnie chcemy, kurczę, do zmniejszania brudu. No dobra, lecimy z wypłukiwaniem. Zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie się tak pienić, jak myślałem. Nie. A jednak się pieni, widzisz? I to tak na maksa. Dobra, słuchaj, ja sobie polecę całe autko. I widzimy się, kurczę, ze sprężonym powietrzem przy X-ach i zygzakach. Oklej, słuchaj, słoneczko zaczyna wyglądać, co mnie bardzo cieszy. Coś ci mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o wypłukiwanie, ogień. Naprawdę długo to trwało. Jazda od dołu w górę, tutaj tak robiłem, bo chciałem zobaczyć, jak zbiera. Zbiera fajnie i czuję, że zrobiło mega robotę, takie mam wrażenie. Ale ja, jak zawsze mówię, wolę spłukiwanie z góry w dół. Nie lubię podbijać brudu w górę. Jeżeli jadę od dołu do góry, to właśnie w ramach testu, żeby sprawdzić, jak zbiera. Teraz tak. Wypłukiwanie, masakra, naprawdę. Trwało to, mam wrażenie, wieczność. Produkt się pienił, kurczę. No, ale fajnie leży. Na felgach widzę, że zrobiło robotę. Świeża powłoka. Ogień, naprawdę, ogień. Wiadomo, no nie, tego pyłu nie ruszyło maksymalnie, to też zależy, gdzie dobrze myjką dojechałem, ale na przykład tutaj nie, praktycznie nie ma nic. Tutaj produkt umarł. I słabo. Tu mamy X-a i tu mamy X-a. No, myślałem, że będzie trochę lepiej. Zobaczmy tu wosk konkretnie. Tutaj troszeczkę lepiej, ale wosk też lepszy i tutaj praktycznie to już go nie ma. Tam tego produktu też praktycznie nie ma. Interesuje mnie teraz jeszcze tutaj powłoki. I tu powinno być całkiem nieźle na zabezpieczeniu.
No nie jest. Więc ja raczej powiem tak, ja nie chcę, żeby mi zebrało całkowicie brud, ale zobacz, no liczyłem, że będzie troszeczkę lepiej, że tego filmu drogowego zostanie mniej. No niestety nie. Więc tutaj, kurczę, no leżymy. Najlepiej zrobiło robotę na felgach, ale to najświeższa powłoka. I teraz jeszcze tu. No i tu się zaczyna jazda. Konkretne powłoki. Zobacz, ile to zależy, kurczę, od zabezpieczenia. No ten produkt jest mistrz. Zobaczmy tu jeszcze ten produkt. Troszeczkę gorzej. Odrobinkę gorzej, ale nie źle. No tutaj to już umarło. Ale tak jak zawsze mówię, ta strona ma lepiej w aucie, zdecydowanie. No wszystko zależy od zabezpieczenia. Czy jestem zadowolony, jeżeli chodzi o prysk? Średnio. Przez to wypłukiwanie i myślałem, że odrobinkę troszeczkę lepiej to zbierze. Fakt, że brud też trzymałem dosyć długo, żeby właśnie zrobić ten teścior dla Ciebie, bo ktoś kiedyś naprawdę ktoś kiedyś wrzucił pomysł, żeby wrzucić ten produkt, wrzucił pomysł, żeby wrzucić ten. No tak to jest, no. Pomysł, może tak, podrzucił pomysł, żeby wrzucić tę pianę z oprysku. No i jest. No i kurczę, przód w tym aucie, nie wiem dlaczego, ale nie brudzi się jakoś tak. Niby dostaje od czoła, ale jakoś nie chce się brudzić. Najgorzej jest tył i boki. No dobrze, słuchaj. Plusy oprysku z tej piany. Długo siedzi. Przy sprzyjających warunkach. Bardzo długo, naprawdę. Produkt potrafi. Wydajny, jeżeli chodzi o oprysk. Naprawdę, ta mgła jest solidna i on tak widać, że on się tak fajnie jeszcze na tym lakierze jakby pieni delikatnie, dostaje takich bąbelków i dopiero jakby wchłaniał się w ten brud. Tam, gdzie nie ma brudu, wiadomo, szybciej zjedzie. Trzyma się brudu, siedzi. Naprawdę czuć, że go zmiękcza. To nie jest tak, że on tragicznie to zrobił. Tu widać, że jest zdecydowanie mniej brudu, ale no, kurczę, no tutaj no praktycznie nie ma zabezpieczenia, więc no lepsza jest z oprysku na pewno niż z pianownicy. To w ogóle bez dwóch zdań. To w ogóle nie ma tematu. Bardzo miło jestem zaskoczony na felgach. Czy polecamy jako oprysk? Lepiej zdecydowanie niż pianownica. Tak. Jak chcesz neutralną pianę na lato, coś taniego, na zimę, jesień, no może być, chociaż są lepsze, wiadomo, nie? Ale już nie jest tak dobrze cenowo. Tutaj cena jakość, no jest poważny poziom, można powiedzieć. No dobra, myślę, że z tą pianą to już więcej nie będę kombinował. Zimą nie ma sensu sprawdzać, bo to, kurczę, no jaki jest sens, jak teraz nie pokazała maksymalnego pazura. Tutaj całkiem nieźle, na tej powłoce super, ale mówię, no to jest prawa strona, więc kurczę, tutaj jest, jeszcze felga z tej strony. Tak, no na feldze ogień, no tu jest akurat dobra powłoka, więc no widzisz, ile to zależy od podłoża, zależy, co masz położone. No właśnie, to jest wyznacznikiem całego naszego zmiękczania brudu, kurczę, jak dobra powłoka, dobre zabezpieczenie. Wystarczy neutralna piana, tania neutralna piana i masz, można powiedzieć, połowę sukcesu. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!